Juhu. Zwiększamy ISO, na co nam zostało? A nie! No, poniekąd. Także tak to jest w tym życiu. I mam teraz trochę o to ból dupy, ale jedyny dzień wolny i jest taka pogoda. Super, nie? Jest deszcz. Co ja mam teraz robić? Czasami jest tak, że niespodziewanie coś, co niszczyło wasze nastawienie na ten dzień, wam go poprawiło. Tak jest teraz i trochę głupio mi, że byłem w kurale, ale jest fajnie. Będą zdjęcia deszczu. Jedziemy na polską premierę polskiej komedii romantycznej, wielkiego hitu. Idziemy na Kobiety bez wstydu. To było tak złe. Znaczy, posiadanie telefonu, który ma już lepszą matrycę, bo akurat to trzeba przyznać, że te telefony mają lepszą matrycę fotograficzną, jest spoko, bo można w tym momencie nagrywać takie vlogi jak ja. Nie trzeba trzymać przed sobą aparatu, tylko to jest mniej intuicyjne. Trzeba je trzymać tak. To jest dziwne, w sensie dziwne. Trochę mniej intuicyjne niż w przypadku aparatów, gdzie trzeba je trzymać tak. Poziomo, nie pionowo. Horyzontalnie, nie wertykalnie. Chociaż to mi nasunęło pewien pomysł. YouTuberzy go nienawidzą. Filmowcy nie mogą zasnąć. Zobacz, jak w trzech prostych trikach nauczył się tworzyć wideo 8K. Krok pierwszy, kup kamerę w 4K. Krok drugi, obróć wideo 90 stopni i nie przejmuj się brakiem krawędzi. Krok trzeci, mów wszystkim, że taka jest twoja wizja. To się zgadza z twoją estetyką i ciesz się wideo 6K!